Łukasz Kosur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program Punkty Widzenia Wrocławia. Moim i Państwa gościem w naszym studiu jest Anna Szarycz, pełnomocnik do spraw Ukraińców z ramienia Urzędu Miasta Wrocławia, była prezydent miasta Wrocławia, no ale również jeszcze jedna funkcja, oczywiście doradca prezydenta miasta do spraw polityki zdrowotnej, społecznej oraz dialogu międzynarodowego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę Państwa, Wrocław dość niecierpliwie ze względu na wydarzenia polityczne w skali całej Europy czeka na ogłoszenie tak zwanej strategii dialogu międzykulturowego. To, proszę Państwa, ma nastąpić oficjalnie, zgodnie z zapowiedzią samych urzędników w listopadzie bieżącego roku 2017. Co taka strategia będzie w sobie zawierała, a także jak ona będzie świadczyła nie tyle o Wrocławiu, ale o nas, Dolnoślązakach i również mieszkańcach stolicy Dolnego Śląska. No uznajmy to w takim razie, pani prezydent, za pierwsze pytanie. Rzeczywiście, w jakim punkcie dzisiaj według państwa z tej strony urzędniczej my, wrocławianie, jesteśmy? Jesteśmy miastem otwartym? Jesteśmy społecznością otwartą? Czy jeszcze dużo musimy się nauczyć? A może to inni niech się uczą od nas? Wszystkie te odpowiedzi są słuszne. Jesteśmy jak najbardziej miastem otwartym, czyli jeśli spojrzymy na ulice Wrocławia, na wszystkie wydarzenia międzynarodowe, jakie odbywają się w naszym mieście, to odpowiedź na pytanie już mamy. Wrocław jest otwarty, bo wrocławianie są ludźmi otwartymi. Jeśli chodzi o przybywających do nas gości, czy to w celach turystycznych, czy to w celach zarobkowych, na migrację czasową, czy mamy do czynienia z mniejszościami narodowymi już od wielu lat. Ta współpraca układa się bardzo dobrze w naszym mieście, ale pragnę podkreślić, że przede wszystkim dzięki samym wrocławianom. To oni spotykają tych ludzi w sklepach, w przychodniach, na ulicy i to ta życzliwość sprawia, że możemy się nazywać miastem otwartym. Nic by nie pomogły deklaracje urzędu, magistratu, tak, że jesteśmy, gdyby nie wola samych wrocławian. I rzeczywiście to jest tak, że przykład zawsze idzie oddolnie. To też cieszy, że nawet z perspektywy magistratu taka opinia panuje. To myślę też taki dobry prognostyk na najbliższe lata, a choćby nawet w tej strategii miasta Wrocław 2030. Pani pełnomocnik, prezydent Rafał Dudkiewicz wsparł ostatnio finansowo imigrantów. Rzeczywiście te kwoty możemy uznać jeszcze za bardzo symboliczne. Źródło tych środków to też taka ciekawostka. No ale pani również przyznała, że sami Ukraińcy u nas muszą mieć większy dostęp przede wszystkim do kursów językowych, szkoleń, a także informacji. Przed jakim wyzwaniem też wspólnie jako wrocławianie i magister stoimy, jeżeli chodzi właśnie o Ukraińców? Światopoglądowo jakże bliskim nam przecież, bo to nie przecież daleki islam i tak dalej, moglibyśmy się tutaj przerzucać, prawda, przymiotnikami. No na pewno z tych wszystkich obszarów, które w ramach strategii dialogu międzykulturowego próbujemy objąć, to kwestia edukacji, czyli tych wszystkich obszarów, które wzajemnie musimy poznać i przygotować się na ten dialog, który powinien się toczyć społecznie, jeśli mamy nawiązywać więzi, jeśli rzeczywiście możemy mówić o rozwoju już wspólnym, bardziej czyli to uszlachetnionym, tym, że przybywają do nas. Pani pełnomocnik, to znaczy, że to my jesteśmy teraz zobligowani do tego, żeby przygotować Ukraińców i uzbroić ich w odpowiednią wiedzę, bo skoro rzeczywiście ze strony miasta mają między innymi darmowe kursy języka polskiego, no to chyba duży ukłon nas, Polaków i Wrocławian, w ich kierunku. Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest tak, że jeśli weźmiemy pod uwagę całą historię świata, czyli i historię migracji, to one odbywały się zawsze. I możemy je dzielić na różne obszary w okresie rozwoju już naszego świata współczesnego. Są to migracje tak zwane azylowe, uchodźcze, czy też zarobkowe, łączenie rodzin, tak wszelakie. Wszystkie one mają jeden wspólny mianownik. Społeczeństwo tak zwane mainstreamowe, czyli to większościowe, musi wytyczyć sobie kierunki integracji
z przybywającymi do nich grupami narodowymi czy mniejszościami, po to, aby rzeczywiście ten proces był korzystny dla wszystkich, tak? A przede wszystkim dla społeczeństwa mainstreamowego, czyli tego większościowego. Więc integracja jest podstawą do tego, abyśmy mogli mówić o sukcesie, o dalszym rozwoju naszego miasta i regionu, ale też i Polski. Więc jak najbardziej te zjawiska migracyjne, które się toczą, one się toczą w sposób bardzo naturalny. Migrują do nas sąsiedzi, którzy przeżywają kłopoty w swoim kraju. I ostatnia migracja z Polski pokazuje, że polska młodzież również w milionach niestety wyemigrowała także za tym przysłowiowym chlebem, prawda? Ale tak właśnie, to się dzieje na naszych oczach. Tak właśnie. I te doświadczenia są niezwykle istotne, bo proszę zobaczyć, Polacy wyjeżdżają, a przede wszystkim jest to emigracja ekonomiczna. Więc już tu nie mówię o latach 80. czy wcześniejszych. Wyjeżdżają, przywożą, czy wracając, przywożą niezwykle cenne doświadczenia, jakie zdobyli żyjąc w innych społecznościach, ubogacając tym samym naszą społeczność. I na to samo liczymy również integrując się, czy wspólnie prowadząc dialog ten międzykulturowy tu we Wrocławiu, bo z jednej strony, jeśli pozostaną ci, którzy do nas przybywają, to wspaniale, mamy powiększoną rzeszę wrocławian. Tutaj mam na myśli również demografię, ale i rynek pracy i wszystko, czego nasze miasto potrzebuje do dalszego rozwoju. Ale jeśli powrócą, to wynoszą stąd te doświadczenia, którymi podzieliliśmy się, te pozytywne doświadczenia, mam nadzieję, w dalszym ciągu, które mogą zawieźć do swojego kraju i tym samym doprowadzić do szybszego jego rozwoju. A przecież na tym nam zależy, to jest nasz sąsiad. A więc rozwój naszych sąsiadów jest również gwarantem naszego rozwoju i bezpieczeństwa. Czyli również Państwa głos możemy tak czytać od kilku lat, to znaczy, że Wrocław i też ogólnie Dolny Śląsk jest gotowy na to, aby przyjmować do naszego obszaru kulturowego przybyszów z innych obszarów, abstrahując już rzeczywiście, o jakiej emigracji tutaj mówimy. Ale czy to na końcu tej drogi również jest taki głos rozsądku, że nie może to być gościna tak zwana bezwarunkowa, że my również jako wrocławianie i państwo jako urzędnicy pamiętacie o tym, że dobrze, ale na odpowiednich warunkach. I teraz pytanie, czy te warunki rzeczywiście, te mniejszości jakiekolwiek spełniają, przyjeżdżając do nas, no nie tylko w gościnę, ale czasami, żeby już tu osiedlić się na stałe. Myślę, że inna jest emigracja ta z granic wschodnich, inna jest emigracja uchodźcza. I tu są zasadnicze różnice. Czyli to też Państwo rozgraniczacie, jeżeli chodzi o zwyczaje, które rzeczywiście ci ludzie przywożą do nas. Jak najbardziej. I ta zdolność do integracji musi być rozpatrywana właśnie według tych czynników. Czyli jaką kulturę, w jaki sposób, jakie mechanizmy muszą zadziałać. Możemy zaabsorbować, wchłonąć w naszą społeczność, a z jakim będziemy mieli większe trudności. I tu potrzebujemy szerszego programu. I są to w innych krajach programy, projekty krajowe. Nie rządów lokalnych czy samorządów, ale właśnie krajowe. Ponieważ no to są już inne środki, tak jak wiemy, jeśli mamy do czynienia z uchodźcą, to tutaj nakład musi być znacznie większy na to, aby przysposobić tę osobę, tę rodzinę do funkcjonowania w nowym świecie. Czyli w naszych warunkach wrocławskich również możemy uspokajać, że to nie są te przypadki, o których dzisiaj bardzo głośno rozmawia Europa Zachodnia, te słynne przypadki londyńskie czy paryskie, kończące się niestety bardzo brutalnie i okrutnie w niektórych momentach, nawet związane z terroryzmem, to jest tak, że rzeczywiście nawet z tych statystyk i danych i tych nieoficjalnych rozmów, które Państwo prowadzicie, wychodzi, że mamy troszeczkę szczęście do tych naszych imigrantów tutaj, bo cywilizacyjnie tworzymy jedną rodzinę? Znaczy myślę, że ta emigracja, która nam się przydarza we Wrocławiu, jest niezwykle naturalnym procesem. Bo nie dość, że kulturowo, po sąsiedzku mamy wspólną historię. Nawet jeśli są w niej elementy trudne, to musimy je rozwiązywać. Musimy im stawić czoła i nie uchylać się od rozwiązań. Więc na pewno
ten proces, który został już zapoczątkowany w Polsce, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, będzie zmierzał ku temu, aby nastąpił jak najszerszy i najgłębszy dialog pomiędzy naszymi społecznościami. Bo tak naprawdę jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Nieważne, kto jest w tym momencie, kto jest silniejszy, kto jest słabszy. Ważne jest, że nawiązujemy takie relacje z sąsiadami, które zagwarantują nam wymianę myśli, rozwój kulturowy, ale też i gwarancję bezpieczeństwa, bo jeśli dobre praktyki są przenoszone z kraju dobrych praktyk do kraju, które dopiero je tworzą, no to jest właśnie ten kierunek, do którego jesteśmy też i zobligowani tym, że nam się udało. Jesteśmy krajem rozwiniętym i Wrocław rozwija się wspaniale, a więc przyszedł czas, abyśmy również pochylili się nad potrzebami innych ludzi, no a na pewno naszych sąsiadów. To pani prezydent, pani pełnomocnik, to ja już muszę dopytać. Zanim rzeczywiście może o kilku szczegółów dopytam, jeżeli chodzi o tą strategię dialogu międzykulturowego, która obecnie się tworzy właśnie na naszych oczach, jak to mówimy, bo przy okazji również ankieta, o której za chwilkę państwu powiemy, którą każdy z Wrocławian też może wypełnić, to ja jeszcze chciałem przewrotnie zapytać o tą drugą stronę. To w takim razie, skoro patrzymy teraz sobie na ręce, mówiąc kolokwialnie, jak przygotować społeczeństwo wrocławskie, nas samych, właśnie do tego, żeby po prostu się dobrze zintegrować, w dobrym tego słowa znaczeniu, to czego powinniśmy też wymagać w takim razie od tych, którzy przyjeżdżają? Może zanim odpowiemy na to pytanie, zobaczmy jeszcze ten materiał z gabinetu pana prezydenta Rafała Dudkiewicza, który przygotowaliśmy, no bo to też, proszę państwa, jest taka kolejna cegiełka ze strony Wrocławian, właśnie w kierunku do tej mniejszości ukraińskiej w naszym mieście. Proszę, zobaczmy. Ja kiedyś doświadczyłem wielu dobrych rzeczy od przyjaciół wielu instytucji niemieckich. Kiedy mnie wyróżniono Narodową Nagrodą Niemiecką, to sobie pomyślałem, że być może będę w stanie być swego rodzaju pomostem z zachodu na wschód, wyciągającym pomocną rękę do tych wszystkich, którzy w tej chwili przyjeżdżają tutaj i którym czasem trzeba służyć radą, czasem trzeba służyć pomocą. To o to chodziło. Ukraińcy to liczna grupa cudzoziemców we Wrocławiu. Szacuje się, że przebywa ich tu nawet 100 tysięcy. Prezydent ich obecność w stolicy Dolnego Śląska nazywa błogosławieństwem dla miasta. To jest grupa ludzi, która przyjeżdża tutaj do pracy. Prawdę mówiąc, nasz rynek pracy już by się, szukam właściwego słowa, zapchał. Już nie mielibyśmy rąk do pracy. Po drugie, to jest bardzo liczna grupa ludzi, która wydaje też tutaj pieniądze, czyli dokłada się do naszego rozwoju gospodarczego. Ukraińców i Polaków wiele łączy, ale też wiele dzieli. Kością niezgody są zaszłości historyczne. Myślę, że przynajmniej od czasu wydarzeń na Majdanie dokonuje się też bardzo silne pojednanie polsko-ukraińskie. I myślę, że Polska jako kraj, który jako pierwszy uznał i potwierdził niepodległość nowej Ukrainy, też wykazał taki, powiedziałbym, bardzo, bardzo piękną postawę i bardzo piękny gest. Prezes Fundacji Ukraina docenia gest prezydenta. Pieniądze uzupełnią jej budżet i jest już także pomysł na ich wydatkowanie. Chcemy przeznaczyć tą nagrodę przede wszystkim na poszerzenie oferty kursów językowych, bo ta bariera językowa to jest jedna z pierwszych barier i tak naprawdę, które decyduje o tym, czy osoba może być zatrudniona. Druga sprawa to chcemy wzmocnić swoje działania informacyjne, czyli od sierpnia będzie działać już punkt informacyjny w Cukrze, w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju przy ulicy Ruskiej 46A. Przy okazji tego wydarzenia prezydent poinformował, że na niedawno utworzone w Urzędzie Miasta stanowisko pełnomocnika do spraw ukraińskich powołana została Anna Szarycz, była wiceprezydent Wrocławia. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. To były, proszę państwa, obrazki z miesiąca lipca. To również w materiale przed momentem wybrzmiało, że ten sierpień to jest taki decydujący moment dla samych Ukraińców, bo powstaje właśnie punkt informacyjny, tak. Ale ja powrócę do tego pytania. Czy to jest tak, pani pełnomocnik, że to może poprawność polityczna, nawet w naszych warunkach wrocławskich, nakazuje czasami uciekanie od wskazywania, kto konkretnie może wywołać problem, bo rzeczywiście sobie patrzymy na ręce, a co z tą drugą stroną? Dużo tam jest do zrobienia?
że powiem tak, że sama społeczność ukraińska, bo też weźmy pod uwagę, że mamy tutaj już powojenną właściwie mniejszość narodową i społeczność ukraińską. Ona sama wychodzi naprzeciw tym nowo przybywającym. I Centrum Kultury, które mieści się przy Ruskiej 46, jest niezwykle istotnym punktem. Właśnie Ukraińcy Ukraińcom. Tak, punkt informacyjny, który powstaje. Czyli biorą też troszkę na swoje barki, rozumiem, tą odpowiedzialność. Oczywiście. I przyszli do nas również z tymi pomysłami. My we Wrocławiu mamy już od 2013 roku infolink, czyli taki infopunkt dla obcokrajowców, nieważne czy są turystami, ekspatami czy migrantami. Mogą przyjść i poinformować się w różnych językach. Ukraińcy wystąpili o to, aby mogli prowadzić punkt dla swoich ludzi przybywających do Wrocławia i zdobywają na to środki czy zewnętrzne. Czyli nie z budżetu miasta niekoniecznie, ale... I po części są samowystarczalne, choć to za duże słowo. I taka jest też idea. No, wspierać fundacje przeróżne powinniśmy i na pewno będziemy tutaj tę działalność nadal prowadzić, tak, tej wspólnie wypracowanych już procesów. Natomiast, bo to jest ważne, aby one wchodziły w całość procesów społecznych Wrocławia, więc my musimy nad tym czuwać. Czyli współuczestniczyć w tworzeniu struktur dla tej społeczności. Ale przy okazji możemy też coś od nich wymagać i z Państwa perspektywy powinniśmy coś wymagać również od tej rosnącej na naszych oczach bardzo mocnej grupy, no właśnie Ukraińców. Pan prezydent tego wprost nie powiedział, ale statystyki też tutaj są bardzo dosadne. Kilka lat z tak niską stopą bezrobocia we Wrocławiu część fabryk mogłaby nawet upaść, bo rzeczywiście gdyby nie ta mniejszość ukraińska, ludzie by nie poszli do pracy. No więc dlatego to słowo wymagać być może mi tutaj nie pasuje, ponieważ do tej pory nie musieliśmy nic mocno sugerować. Ci ludzie sami wiedzą, czego potrzebują, aby zintegrować się z naszą społecznością. Niepotrzebny był jakiś pomysł szkoły ukraińskiej. Żaden rodzic się nie zgłosił. Ponad 500 dzieci ukraińskich uczęszcza do naszych szkół na różnych poziomach i uczęszcza do normalnych polskich klas. Nie trzeba nic specjalnie tworzyć dla tej społeczności. Sami tego chcą. Więc jeśli nauka języka już w szerszej skali, gdzie uznaliśmy, że nie powinniśmy środków przeznaczać większych na ten obszar, to zgłosili się, to rozpoczęliśmy program Wrocław na językach świata, czyli taki projekt, gdzie zgłaszali się wolontariusze, wrocławianie, do tego, aby uczyć podstaw języka, takich rozmówek dnia codziennego właśnie obcokrajowców. Oczywiście w większości zgłaszają się Ukraińcy do tego projektu. Mamy 700 osób w projekcie i nadal pula ta się powiększa. I cieszymy się z tego odzewu właśnie wrocławian i tym zrozumieniem, bo to nie są tylko kursy języka, ale również wymiana kulturowa, również nawiązywanie przyjaźni. A więc te wymagania, one niejako wypływają z samej społeczności. To ta społeczność sama wymaga od siebie. I tak naprawdę wystarczy, że troszkę połączymy nasze działania i nauka języka, wiedzą, że muszą się nauczyć. Pamiętajmy, że posługują się cyrylicą, a więc mimo, że język mówiony jest podobny, to jednak ten język pisany polski jest dla nich bardzo trudny. No tak, to ma przełożenie na te sprawy administracyjne i urzędowe przede wszystkim, kiedy trzeba ad hoc od razu załatwić, jak najbardziej. Tak jest, więc to jest w takim razie, rozumiejąc też Państwa intencje, rozumiemy, że Urząd Miasta na dzień dzisiejszy po prostu obserwuje i czeka na dobre plony tego, co się dzieje. Na razie też za mocno widocznie Państwo ingerować nie chcecie. W mojej zasady czas pokaże. To jak w takim razie rozumieć też... Na pewno czuwamy. Jak rozumieć Pani pełnomocnik w takim razie ankietę? Jakiego głosu też ze strony Wrocławian i kolejnego postępowania w tej materii byście Państwo się spodziewali? Czy to jest tę ankietę, którą chciałam przedstawić, ona jest skierowana do mniejszości narodowych czy cudzoziemców przyjeżdżających do naszego miasta, jest w różnych językach, po to, abyśmy wiedzieli, jak postrzegają nasze miasto, co możemy zrobić jeszcze w kwestii dialogu międzykulturowego. A
do przeróżnych instytucji, organizacji pozarządowych, kościelnych. Rozesłaliśmy ankietę również pytającą o opinie, potrzeby, zasoby, które moglibyśmy wspólnie uruchamiać. I tutaj już mamy zwrot tych ankiet. Będziemy się spotykali we wrześniu z każdą zainteresowaną osobą w ramach grup roboczych nad strategią. Czyli jak do tej pory odbyło się jedno forum wielokulturowe, które wyznaczyło kierunki strategii. Czyli organizacje pozarządowe, kościelne, instytucje rządowe, samorządowe, pracujące w obszarze mniejszości narodowych oraz pracujące z cudzoziemcami, to one wyrażały swoje opinie, ale również byli aktywiści czy ludzie zainteresowani tym tematem, którzy przyszli na forum i również mogli się wypowiedzieć. To jest ostatnie pytanie w naszym programie. Jeszcze na koniec, pani pełnomocnik, chciałem zapytać, wracając do tej strategii dialogu międzykulturowego, największe wyzwanie w takim razie dla samego Wrocławia, no, w tej perspektywie najbliższych kilku miesięcy, z którym być może będziemy mogli i musieli się zmierzyć, a o której jeszcze głośno się nie mówi. Szanowni Państwo, to wyzwanie, myślę, że nie jest czymś, co musimy spełnić krótkoterminowo. My musimy i powinniśmy zwracać uwagę na potrzeby, które tu w mieście są zaznaczone głębokimi analizami potrzeb zarówno gospodarczych, jak i społecznych. I to jest przedmiotem naszej troski, abyśmy tak działali we Wrocławiu, aby nasze miasto nieustannie się rozwijało. Czy mówimy o demografii, czy o dobrostanie każdego Wrocławianina. Czyli czynnik demograficzny też Państwo bierzecie pod uwagę. Tak jest. Czy o dobrostanie każdego Wrocławianina na już i na za 10 czy 20 lat, to musimy myśleć o pewnych procesach społecznych. I dialog, i strategia dialogu międzykulturowego, to przede wszystkim strategia nakierowana na długoterminową pracę, oswajanie się z pewnymi tematami, ale też korzystanie z tych zasobów, które przynoszą do nas osoby z innych krajów. No to tutaj musimy postawić kropkę. To też rzeczywiście bardzo ciekawa diagnoza, ponieważ w perspektywie tych reform szkolnictwa na przykład wszyscy obawiamy się oczywiście w następnym 10 czy 15-leciu tego niżu demograficznego. Być może remedium, kto wie, będą właśnie te mniejszości narodowe u nas we Wrocławiu, którzy tą tendencję jako przykład dla całego kraju zmienią. Anna Szarycz była wiceprezydent Wrocławia, obecnie pełnomocnik do spraw Ukraińców z ramienia Urzędu Miasta i prezydenta Rafała Dudkiewicza była moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Punkt Widzenia. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję. Do zobaczenia.